Boże, co usłyszała, aż się jeszcze trzęsę całą. A ten Herod, czort wcielony, wiem już, czemu nie ma żony. Ale nie ma co się chować, trzeba szybko biec, ratować. Ostrzec Marię i Józefa, niech z dzieciątkiem stąd ucieka. Co to będzie? Józef, Mario, posłuchajcie, bierzcie dziecię, uciekajcie. Herod chce je dzisiaj zabić, kazał zbójców sobie wyprawić. Jakich zbójców, dziecko chora? Czy nie jesteś czasem chora? Toż to jak na, o co chodzi? Czy coś dziecko tu nie grozi? Jak no? Czemuś taka blada, co się stało? Opowiadaj. Nie ma czasu na powieści, mam ja dla was straszne wieści. Herod, i co razem uradzili, by Jezusa dziś zabili, to sam hetman zaraz będzie. Uciekajcie, byle prędzej. Nie możemy dziś uciekać, dziecię słabe, trzeba czekać. Patrzcie, idzie hetman w dali. Już nas tylko Bóg ocali. Bóg ocali nas na pewno, ale teraz chodźcie ze mną. W środku trzeba dzieci schować. Chłopcy, tutaj drzwi pilnować. O, rozprawa jest mi bliska. Wszyscy więc na stanowiska. Zakaz to jest w skrzydłach panu. U Heroda, ja już służę lat 20, może dłużej. W iluż bitwach zwyciężyłem, ile razy ranny byłem. Za hetmana krew przelałem. Nigdy ja się nie poddałem. No a teraz, tu zdradziecko, jadę zabić małe dziecko. Co ja robię? Dobry Boże, po co on takiej chwili dożył? A nigdy ja się nie odważę zrobić to, co rozkaz każe. Hej, master, jesteś śmigrony. O, pan hetman! Boże, rogi! Co też pana tu sprowadza? Rozkaz mi wydała władza. Więcej z drogi. Nie słyszycie? Jak nie, zapłacicie życiem. Zabić nawet ja gotowym. Ale hetman dziś nerwowy. Cóż za rozkaz cię tu sprowadza do tej strony? Może matku, o zdradziecko, przyszedł zamordować dziecko. Skąd to wiecie? Zdrada, zdrada. Muszę walczyć, trudna rada. No, hetmanku. Chcesz robić kulę? O do czurta, co to znaczy? Oczom własnym nie wiem, że to mają być pasterze, a na co dzień tacy święci. Już ochrony, my agenci. Białka, Jałka, słyszysz mnie? Odbiór załatwione, pole czyste. Mam tego terrorystę. Świetnie, chłopcy, dawać tego złego sługę diabelskiego. Patrz, ty kogo zabić chciałeś, wreszcie nieźle pachowałeś. Lecz co teraz z nim zrobimy? Teraz wolno go puścimy. Czy co? Słucha? Ja nie wiesz. Hej, właśnie cicho bądźcie, bo Jezusa obudzicie i go jeszcze przestraszycie. Dobrze, cicho już będziemy, ale my go nie chcemy. Dobrze mówią, Mario, droga, wszakon chciał tu zabić Boga. Nie. Obcy jest. Myśmy zdradziecka. Wszakon nie chciał krzywdy dziecka. Znam ja jego serce lepiej. Matką Boga jestem przecież. Chylę na niebo cię, hetmanie. Odpowiadaj na pytanie, zabij się do samego. Nie wiem, czy mi wierzycie, lecz przysięgam na medycę, obym ja się nie mógł zbawić, jeśli chciałem go tu zabić. Po coś więc do nas przyszedł? Ja bym ratował jego życie, aby inny go nie zabił. Miałam przecież taki rozkaz, miałem przecie. Przyjść musiałem, ale dziecię porwać... jak tam było? A więc jesteś nam tu gadem, puśćcie go, mili panowie.
odgadzać do dworu. Tam są ludzie bez honoru. Zostań tutaj, zacznij Jezusowi służyć. Wierną służbą zbawisz siebie, zmarzysz grzechy, będziesz w niebie. Jest że dla mnie odkupienie z dawnych grzechów uszczenia. Zdyżałeś, więc zostanie. To jak idziesz, czy zostajesz? Więc od dziś chcę służyć niemu, Bogu, dziecku zrodzonemu. A więc witaj, bracie, drogi. Wejdźże w nasze niskie progi. Jutro droga duża czeka, więc niech każdy z nas nie zwleka. Niechaj idzie odpoczywać, bo zmęczony każdy chyba. Ale jeszcze razem na noc zaśpiewajmy na dobranoc. Cicha noc, święta noc. Oh.